Witamy wszystkich. Korzystając z tego, że nasz pierwszy weekend spędzamy w takim pięknym tutaj otoczeniu nad wodą i jest to miejsce tak jakby na dziko, bo jest to zwykły parking, nie ma tutaj żadnych sanitariatów ani nic takiego, nie jest to kemping, postanowiliśmy nagrać film z akcesoriami, jakie zakupiliśmy do naszego campervana, co uważamy, że może być nam potrzebne w takich miejscach jak to. Także zapraszamy do oglądania. Na początek zaczniemy od jednego z droższych zakupów. Jest to stacja ładująca Allpowers R600. Wraz z solarem kosztował nas 400 euro. Wygląda w ten sposób. Nie jest duży, ani nie jest ciężki, więc na pewno do takiego małego auta jak nasze jest idealny, ponieważ nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Nie wiem, czy to będzie widać, ale może odwrócimy się w drugą stronę. Będzie lepsze światło. I tutaj właśnie możemy podpiąć dwa gniazdka normalne. Do tego mamy jedno na ładowarkę samochodową i mamy również wejścia USB zwykłe i USB-C. Do tego mamy tutaj latarkę. Już go testujemy drugi dzień i naprawdę sprawdza się świetnie. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Solara jeszcze nie rozkładaliśmy, ponieważ naładowaliśmy go w domu i jeszcze aktualnie ma, zaraz zobaczymy, 65% baterii jeszcze jest. I tutaj właśnie mamy taki bardzo fajny wyświetlacz, na którym możemy wszystko kontrolować. Także uważamy już teraz, po tych dwóch dniach, że jest to naprawdę zakup warty swojej ceny. Solar, jaki do niego dokupiliśmy, właśnie wygląda w ten sposób. Jest na cztery części, łatwo można go złożyć i nie zajmuje zbyt dużo miejsca. W zestawie były oczywiście wszystkie kable umożliwiające podłączenie go do naszego urządzenia. Także no jeszcze go nie sprawdzaliśmy, nie testowaliśmy, nie wiemy, ile zajmuje naładowanie tym solarem całej baterii, ale myślę, że na najbliższym urlopie już będziemy go testować. Tak wygląda, zaraz Wam go pokażę, jak wygląda złożony. Jeśli chodzi już o złożeniu, to jest to taka mała teczuszka, także naprawdę łatwo można go przewozić. Także tak on wygląda sobie już taki spakowany po prostu, więc naprawdę nie zajmuje dużo miejsca, ale jest dosyć ciężki. Naszym drugim, dość drogim zakupem był taki mały, przenośny, mobilny router. Jest to router z firmy Nidgar. No, daliśmy za niego 350 euro, także jeszcze go nie testowaliśmy ogólnie, ponieważ tu w Holandii my mamy bardzo dobre abonamenty z internetem i korzystamy po prostu z telefonów. Ten router zakupiliśmy na wyjazdy, żeby móc w jakimś kraju kupić sobie ich kartę i mieć router i mieć internet dostępny cały czas ze względu właśnie na montaż filmów i wrzucanie ich podczas wakacji. Podobno według opinii jest bardzo dobry, będziemy go testować za kilka tygodni, także zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Jest to ten model. Jest on bardzo poręczny, ponieważ jest nieduży. Po wyjęciu z opakowania wygląda w ten sposób, czyli jest bardzo malutki, poręczny. I będziemy mogli go zabrać ze sobą wszędzie, czy idąc na plażę, czy gdzieś do miasta. Będziemy podłączeni cały czas do internetu, więc jest to spoko opcja. Także zobaczymy właśnie, jak będziemy go testować. Biorąc pod uwagę, że my wybraliśmy na nasze auto campervana, czyli potrzebujemy troszeczkę więcej przestrzeni takiej zagospodarowanej na zewnątrz, dokupiliśmy taki namiot, który zakładamy na tylną klapę bagażnika. Tutaj na zdjęciu będzie widać po podniesionym bagażniku, po prostu nakładamy go na górę i mamy taką dodatkową przestrzeń użytkową z tyłu. Aktualnie jeszcze też go nie rozłożyliśmy, ponieważ jest to nasz pierwszy wyjazd, nie było nam to konieczne ani potrzebne, więc nie wszystko jeszcze przetestowaliśmy, ale taki właśnie namiocik kosztuje 100 euro. Kupiliśmy go w sklepie przez internet, zamówiliśmy, więc zobaczymy również w przyszłości, jak będzie się sprawdzał, ale uznaliśmy to jako taką fajną alternatywę do tego, żeby właśnie poszerzyć sobie przestrzeń. Dzisiejszy film zaczynamy od samych droższych rzeczy i tutaj zakupiliśmy również taką toaletę turystyczną, która idealnie mieści się w tej dolnej szafce i tu jest bardzo duże znaczenie, ma właśnie jej model, bo to jest 335 model, który właśnie jest idealnie pod wymiar tej szafki, ponieważ w naszym kamperze nie było toalety, więc zakupiliśmy taką dodatkową turystyczną również za 100 euro. I tutaj jej cena jest różna na różnych stronach internetowych. My kupiliśmy właśnie na sklepie Obelinku. Też również przez internet ją zamawialiśmy, więc dosłownie w dwa dni już doszła do nas do domu. Także jest to spoko alternatywa, że właśnie możemy ją tutaj sobie schować w szafce. To były takie najdroższe gadżety, które zakupiliśmy na początek do naszego autka. Ale zakupiliśmy również mnóstwo drobniejszych, tańszych rzeczy, których część z nich zaraz Wam pokażę.
Także zapraszam do środeczka. No i tu właśnie na początek zakupiliśmy taki właśnie mały organizer, który jest założony na fotel pasażera. Na razie jest w nim dużo drobnostek, gadżetów. Jeszcze jest to nieposegregowane, ponieważ jest to nasz pierwszy wyjazd i jeszcze musimy przemyśleć, co i jak, gdzie zamontować, ustawić, żeby to fajnie nam tutaj funkcjonowało. Ale z takich drobnych rzeczy zamówiliśmy sobie również takie lampeczki. One są na baterie. Trzy paluszki wchodzą do jednej, także to jest spoko. I zamówiliśmy również takie, one są na akumulatorek. Mają tutaj taki fajny haczyk, że możemy sobie je zawiesić na zewnątrz. I mają bardzo dobre światło, bo jest tutaj kilka opcji. Teraz tego może nie będzie widać, bo jest jeszcze dzień. Ale świecą właśnie i mocniej, i takim bardziej bladym światełkiem, więc też spoko. Oczywiście jakaś czołówka i mnóstwo takich drobnostek, które właśnie fajnie się sprawdzają w tym organizerze. Dodatkowo na fotele również zakupiliśmy sobie takie haczyki, z których jeszcze nie korzystamy. Tak jak mówię, to jest nasz pierwszy wyjazd, więc to wszystko dopiero trzeba będzie dopracować, ale też to jest taka fajna alternatywa, żeby sobie coś powiesić, tutaj schować. Tak jak wspominałam, z takich tańszych rzeczy fajnym rozwiązaniem są też takie małe zbiorniczki na wodę. Po ich opróżnieniu one się składają, jest to koszt dosłownie kilku euro, 1 euro, 2 euro, coś takiego, w zależności gdzie to kupujemy, więc jest to bardzo tania rzecz, a fajnie można sobie dobrać ze sobą więcej wody, jeżeli mamy małe zbiorniki. I oczywiście w naszej kuchni również musiało się pojawić mnóstwo gadżetów, które łatwo schować, łatwo gdzieś tutaj umieścić i na przykład takie przyprawy, które są bardzo funkcjonalne. Do tego oczywiście tutaj musieliśmy zainwestować w jakieś ściereczki, jakieś dodatkowy haczyk właśnie, żeby można było coś powiesić. No i tutaj właśnie fajną alternatywą do takiego auta są garnki i patelnie, gdzie możemy odpiąć rączkę. My osobiście ten zestaw kupiliśmy w Ikei. Są to dwie patelnie i dwa garnki o różnej wielkości. I właśnie, żeby tutaj zaoszczędzić przestrzeń, zainwestowaliśmy w takie różne miseczki, które właśnie się składają. Zaraz, jedną ręką mi troszkę niewygodnie. O! Które się składają i wyglądają w ten sposób po rozłożeniu. Są różnej wielkości i to też jest koszt dosłownie kilku euro na jakichś tam stronach typu AliExpress czy coś takiego. Dodatkowo fajnym elementem jest również taki durszlak, który możemy sobie również złożyć, więc zdecydowanie zajmuje on mniej miejsca w aucie niż taki zwykły, normalny ze sklepu, więc to też jest naprawdę fajna alternatywa. Wszystko, co jest silikonowe, możliwe do złożenia, jest fajną opcją w takim aucie. Jak już wiadomo, wszystko co małych rozmiarów to jest potrzebne, czyli na przykład takie dosłownie malutkie deski do krojenia, czy właśnie jakieś podkładki, żeby coś postawić na tym gorącego. Więc to wszystko trzeba dobrać odpowiednio rozmiarem do naszych szafek. Ale zakupiliśmy również taki mini toster. Jest to toster, który używa się na palniku gazowym. Teraz Wam pokażę. Tak wygląda po rozłożeniu. Jest to ciekawa alternatywa do zwykłego tostera. Jeszcze go nie sprawdzaliśmy, nie wiemy jak to będzie funkcjonowało, ale na stronach internetowych miał dosyć dobre opinie, więc stwierdziliśmy, że zainwestujemy w taki mały gadżet do naszej kuchni. Bardzo długo zastanawialiśmy się, co wybrać, czy ekspres do kawy, czy taki właśnie zestaw. I jednak stwierdziliśmy, że wygodniej nam będzie z czajniczkiem, takim na kuchenkę gazową, plus do tego taka właśnie mała kawiarka, no w sumie nie taka mała, bo tu jest chyba litr pojemności. Już ją testowaliśmy, naprawdę sprawdza się fajnie tutaj i jakoś dla nas, nie wiem, bardziej nam to pasuje, ponieważ możemy zrobić większą ilość kawy na jeden raz niż tak jak z ekspresu na przykład kapsułkowego, gdzie te kawki są bardzo małe, a my pijemy czystą, czarną, więc dla nas taka alternatywa jest dużo lepsza. Do tego takim małym gadżecikiem są takie właśnie podkładki pod kubeczki na stolik. I jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o siedzenie sobie na zewnątrz i zabezpieczenie czegoś przed insektami, zakupiliśmy sobie taką małą parasolkę, zaraz ją rozłożę. Rozkłada się w bardzo prosty sposób, wystarczy tutaj pociągnąć za ten sznureczek i po zablokowaniu mamy właśnie taki klosz i możemy sobie coś przykryć, żeby nam muszki nie latały. A ze względu na to, że jest właśnie tak składana, to bardzo łatwo możemy ją gdzieś przechowywać i nie zajmuje nam tutaj dużo miejsca. Kolejnym takim gadżetem, który zwrócił naszą uwagę, jest taki sznurek, żeby można było sobie rozwiesić jakieś pranie lub coś. I on jest taki fajny, bo właśnie tu jest, można go rozciągnąć i później go zwijamy po prostu tu i składamy, więc naprawdę nie zajmuje dużo miejsca, nie plącze nam się to nigdzie. Po złożeniu łatwo go przechowywać, możemy go tutaj również zaczepić o coś, więc taki
niby mały drobiazg, a może nam ułatwić życie gdzieś właśnie, jak będziemy stali, tak jak teraz, na dziko, bez kempingu. Także to taki mały drobiażdżek. Dodatkowo w IKEA zainwestowaliśmy w takie pojemniczki, one są składane. Ten akurat służy nam jako kosz na śmieci. I właśnie jest to fajne, bo możemy to sobie tak wystawić na zewnątrz, nie stoi nam to w środku, no i po prostu też lepiej wygląda niż zwykły worek na śmieci, jakby tak stał sobie tutaj obok auta. Więc to też taka spoko alternatywa, żeby ukryć swoje śmieci. Na ten moment są to wszystkie takie główniejsze gadżety, jakie zakupiliśmy na początek. Pewnie z czasem pojawi się ich tutaj więcej jeszcze, ale no to musimy najpierw zacząć troszeczkę częściej podróżować. Jest to nasz początek, dopiero zaczynamy swoją przygodę z karawaningiem, więc z czasem okaże się, co jeszcze dokupimy do tego wszystkiego. A Was zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!